Zaangażowałem się w działalność Grupy Działania Konfederacji Polski Niepodległej w Gliwicach. To była już druga połowa 1981 roku. W tej organizacji, wówczas takim liderem tej organizacji był Marek Gabryś, a działaczami bardzo aktywnymi, z którymi już później stale współpracowałem, był Tadeusz Drzazgowski, pseudonim Morda. Był Andrzej Jakubiec, Krzysztof Kujawa. To byli pracownicy Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Węglowego. I wspólnie podejmowaliśmy się, spotykaliśmy się, dochodziliśmy do wniosku, że trzeba bardzo intensyfikować działania Solidarności, bo widać było, że bezpieka, no i władza komunistyczna zmierza do tego, żeby no, coś z tą Solidarnością złego zrobić. To się dało odczuć na początku, w 1981 roku, wydarzenia w Bydgoszczy, gdzie Jasia Rulewskiego pobito w sposób makabryczny. I takie lokalne też działania bezpieki i w ogóle władzy komunistycznej.